ludzie są zdenerwowani, buzują i naprawdę, gdyby dziś były wybory, z koalicji zostałoby kamieni kupa. Będą to spotkania z przekonanymi, przyjdą zdeklarowani zwolennicy PiS-u. PiS rusza w Polskę. We wszystkich powiatach kraju planuje spotkania swoich posłów i senatorów z wyborcami. Minister Sikorski, twitterowy szeptacz, dzisiaj bardziej obawia się o swoją pozycję w rządzie i swoją przyszłość polityczną, niż walczy o polską rację stanu. To jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ma takie prawo każdy z nas jako obywatel. Szef polskiej dyplomacji złożył do prokuratury zawiadomienie o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej. Jestem przeciw rozejmowi, bo nasi bracia wciąż są zabijani. Mnóstwo osób zostało zatrzymanych. Ukraińcy domagają się wprowadzenia stanu wojennego po tym, jak mimo rozejmu giną kolejni żołnierze. Niedziela, 29 czerwca, Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna akcję Czas na Zmiany. W jej ramach zorganizowane będą spotkania z posłami i senatorami partii, którzy odwiedzą wszystkie powiaty w kraju. Podczas spotkań politycy będą analizować skutki afery taśmowej. Członkowie PiS przedstawią także plany swojego ugrupowania na to, by PO nie mogła zamieść tego skandalu pod dywan. O ofensywie partii Jarosława Kaczyńskiego, która chce zjednoczyć polską prawicę i rządzić w kraju samodzielnie, Piotr Pawelec. Nadszedł czas na dobre zmiany. Zmiany zapowiadał prezes PiS jeszcze przed eurowyborami. Teraz, gdy polską sceną polityczną wstrząsnęła afera taśmowa, największa partia opozycyjna znów mówi, że czas na zmianę. W ramach akcji politycy PiS spotkali się z wyborcami w całej Polsce. My schodzimy już na dół, zaczynamy kampanię informacyjną, bo tylko dzięki ludziom i w wyborach da się zmienić ten chory, patologiczny układ. Przegłosowane wotum zaufania dla rządu miało zażegnać kryzys wywołany przez zawartość kompromitujących nagrań i dać oddech ekipie Donalda Tuska. Dlatego Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, by dotrzeć do lokalnej społeczności i przypominać o tym, czego dotyczy afera taśmowa i jakie są jej konsekwencje. Dziś prezes PiS wystąpił w Międzyrzeczu. To jest pogarda. Pogarda dla polskiego społeczeństwa. To jest ta murzyńskość, o której mówi minister Sikorski. To jest te 7 złotych, niech teraz będzie i 7 złotych, o czym mówi sam Tusk, czyli interesy, najbardziej podstawowe interesy ekonomiczne nie mają znaczenia. To jest ta, już nie będę cytował, Polska Wschodnia, to w końcu kawał Polski, o której jeszcze ktoś tam inny mówi. Krótko mówiąc, to są niekiedy sformułowania takie zupełnie wprost, wyrażające właśnie pogardę. Lider PiS uważa, że taśmy to dowód na brak poszanowania prawa przez rządzącą już drugą kadencję ekipę Donalda Tuska. Prawo w gruncie rzeczy nie obowiązuje. Prawo nie ma żadnego znaczenia. My musimy swoje załatwiać, a prawo to jest tam gdzieś na boku. To jest zjawisko niesłychanie wręcz groźne. Niesłychanie groźne dla całości, dla wszystkich Polaków. Ta władza coraz bardziej chwyta się metod całkowicie nielegalnych, po prostu kryminalnych, żeby się obronić. Bo innymi metodami obronić się nie może. Jarosław Kaczyński powtórzył, że nie będzie zmiany rządu bez zjednoczenia prawicy. Kto będzie tego rządu bronił? Powinien być później w trakcie wyborów parlamentarnych z tego rozliczony. I trzeba go móc pokazać palcem. Otoczenie Donalda Tuska liczy na to, że wakacje to czas, kiedy Polacy są zajęci swoimi sprawami. I dlatego właśnie teraz będzie najłatwiej aferę zamieść pod dywan, a przynajmniej złagodzić jej skutki. Platforma Obywatelska, póki ma większość w parlamencie, nie obawia się konsekwencji podsłuchów. Jest pytanie, czy opozycja ma jakąś alternatywę w postaci większości, która wyłoniłaby w parlamencie i też koncepcyjnie a inny rząd, to znaczy innego premiera z innym składem rządu. Dzisiaj widać, że nie. Bo dzisiaj chcieć przebić doniesienia o taśmach i mecz Brazylia-Chile, no to naprawdę posłowie PiS-u są, nie wiem jaką musieliby sensację zafundować, żebym ja się oderwał od meczu Brazylia-Chile. Jeszcze przed zakończeniem mundialu w lipcu odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym zostanie poddany pod głosowanie wniosek PiS o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Ale już wiadomo, że aby wniosek przeszedł, potrzebne jest większe poparcie niż to, którym dysponuje
partię PiS. W tej sytuacji największej partii opozycyjnej pozostaje prowadzenie kampanii informacyjnych i przygotowanie do wyborów. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. Szef MSZ Radosław Sikorski w związku z ujawnionymi przez Tygodnik Wprost podsłuchami kompromitującymi polityków partii rządzącej złożył do prokuratury zawiadomienie o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej. W zgodnej ocenie polityków opozycji to mało subtelny wybieg mający na celu odwrócenie uwagi od tego, co, o kim i w jakim stylu mówił szef polskiej dyplomacji i zwrócenie zainteresowania opinii publicznej na to, kto, po co i na czyje zlecenie powyższe rozmowy nagrywał. Jan Korab. Radosław Sikorski nie podaje się do dymisji, nie przeprasza, ale przechodzi do ataku. Minister spraw zagranicznych, który określił polsko-amerykański sojusz jako bullshit, chce, by prokuratura ścigała zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za nagranie taśm z jego skandalicznymi wypowiedziami. W związku z przestępczymi podsłuchami złożyłem do prokuratury zawiadomienie o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej. Kto nagrał polityków? Gang kelnerów, mafia węglowa albo Rosja? Prokuratura prowadzi śledztwo, a zamieszany w aferę taśmową premier Donald Tusk i jego minister Radosław Sikorski są już pewni, że to zorganizowana grupa przestępcza zaatakowała rząd. Dlatego Polska jest w niebezpieczeństwie. Rząd został zaatakowany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Taką opinię wyraził, ale to nie jest stanowisko. No jak może być przyjęte stanowisko w sprawie, którą nadzoruje, prowadzi i na końcu, jeżeli pan pyta o konsekwencje prawne, decyduje o tym prokuratura. Opozycja nie ma wątpliwości, że mówienie o bliżej niezidentyfikowanej grupie przestępczej ma jeden cel. To jest tym wytrych mający odwrócić uwagę opinii publicznej od treści rozmów, treści, które są niestety dla ministra Sikorskiego, dla innych rozmówców bardzo kompromitujące. Złodzieje mają taką zasadę, że jak się ich złapie za rękę, jak kradną, to krzyczą łap złodzieja, żeby odwrócić uwagę. To jest typowe zagranie Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie chce komentować swoich słów z podsłuchanej rozmowy z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz jest nic nie warty. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza w Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Rosją, Niemcami. Będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. Na słowa polskiego ministra zareagował m.in. doradca byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Ci, którzy najmocniej przystali się do amerykańskiego smoczka, zdają się okazywać najmniej szacunku Ameryce. Prawdziwym frajerem w tym układzie jest Waszyngton. Waszyngton powinien ponownie rozważyć, kogo przed kim chroni, rezerwując wartościowe sojusze dla krajów, które w zamian oferują coś znaczącego Ameryce. Milczenie rządu i samego Sikorskiego wykorzystuje Rosja, uderzając w polsko-amerykański sojusz. Zespół prasowy rosyjskiego MSZ, opisując podsłuchaną w restauracji rozmowę pańskiego kolegi Radosława Sikorskiego, nazwał go realistą. Politycznym realistą. Według Polaków te podsłuchy to dzieło rosyjskich służb specjalnych. Na kogoś to trzeba zwalić. Wina za taki skandal na kogoś musi spaść, żeby odwrócić uwagę. Kto stał za podsłuchami ma drugorzędne znaczenie wobec kompromitującej treści rozmów ministrów rządu Tuska, polityków partii rządzącej i wysokich urzędników państwowych oraz szefów służb specjalnych. Jeśli prezes Narodowego Banku Polskiego dogaduje się z ministrem spraw wewnętrznych, że będą łamać konstytucję, by Platforma wygrała, to jest grupa przestępcza, moim zdaniem jest takie podejrzenie przynajmniej. I w tym kierunku prokuratura powinna prowadzić postępowanie, czy stał za tym premier. Mamy na pewno grupę trzymającą władzę, a czy to jest grupa zorganizowana przestępcza? Jest wiele przesłanek, które może na to wskazywać. Do tej pory ani minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, ani minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ani też żaden podsłuchany polityk nie wytłumaczyli się przed Polakami ze swoich słów nagranych na taśmach. Jan Korab, Telewizja Republika. Dziś przypada święto marynarki wojennej we wszystkich jednostkach polskich sił morskich. Marynarze spotkali się na uroczystych zbiórkach, a na polskich okrętach w kraju i za granicą podniesiona została wielka gala banderowa. Jak co roku, ostatnia niedziela czerwca, święto marynarki wojennej jest finałem obchodów Dni Morza.
Z okazji święta w Gdyni odprawiono specjalne nabożeństwo, a także złożono kwiaty przed pomnikiem głównym cmentarza Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu oraz na płycie pomnika marynarza polskiego na skwerze Kościuszki. A przed godziną 14 przy wejściu do portu Gdynia odbył się pokaz sił Marynarki Wojennej. Zaprezentowano działania mające na celu przełamanie blokady morskiej, w tym próby przejęcia i abordażu jednostki przez grupy szturmowe. Zaprezentowano też pokaz ratownictwa morskiego. Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest od ponad 80 lat. Jutro sąd apelacyjny w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. W miniony wtorek sąd po wysłuchaniu wystąpień stron odroczył ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie. Uchwalenie wyroku w sprawie grudnia 70 i ponownego procesu przed sądem w Gdańsku chce oskarżyciel w tym procesie, prokurator Bogdan Szegda. Obrońcy uniewinnionego, byłego wicepremiera PRL Stanisława Kociołka i wojskowych skazanych na kary w zawieszeniu są za utrzymaniem wyroku. Przypomnijmy, 19 kwietnia 2013 roku, po 18 latach od wniesienia aktu oskarżenia, sąd okręgowy wydał wyrok, w którym uznał za bezprawną i przestępczą decyzję władz PRL o użyciu broni przeciw protestującym robotnikom sprzeciwiającym się drastycznym podwyżkom cen. Prokurator żądał dla podsądnych kar po 8 lat więzienia. Obrońcy i oskarżeni wnosili o uniewinnienie. Andrzej Gąsiorowski, były szef ArtBi, w 1991 roku zbiegł do Izraela. Teraz przyjechał do Warszawy. Zdaniem prokuratorów zrobił to bezprawnie, bo terminy przedawnienia większości jego przestępstw mijają dopiero w 2016 roku. Z kolei według prawników Gąsiorowskiego może on już prawnie przebywać w Polsce. W tym roku prokuratura okręgowa w Warszawie uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz odwołała zarządzone 23 lata temu poszukiwania Gąsiorowskiego listem gończym. On sam informuje, że spędził w Warszawie tylko 3 dni i do stolicy Polski na stałe nie zamierza się przenosić.